Jesteśmy na zawodach w Mosinie, na Mistrzostwach Polski Karate WKF Masters. Przyjechało na zawody 75 zawodników z 19 klubów. Są to zawodnicy powyżej 35 roku życia. Mamy tutaj trzy konkurencje. To jest kata indywidualne, kata drużynowe i kumite indywidualne, czyli walka. Kata to jest zbiór technik obowiązkowych i zawodnicy wykonują to, starają się zrobić to w najlepszych pozycjach i jak najbardziej dynamicznie. Cieszę się, że mogłem wystartować w Mistrzostwach Polski Mastersów. Jestem zdziwiony tym, że tak duża ilość zawodników postanowiła wrócić na matę po latach. Ja wróciłem na matę po 10 latach, od kiedy zostałem tatą. Zakończyłem swoją karierę sportową. Wygrywałem Mistrzostwa Polski od dzieci po juniorów, seniorów i postanowiłem sobie, że kiedyś wystartuję z moimi synami. Dzisiaj nadarzyła się okazja i razem z moimi synami, oni startowali w kategorii młodszej, tutaj na turnieju Dynamic Cup. A ja mogłem, że tak powiem, sprawić sobie radość i pokazać synom, jak to wyglądało kiedyś i wystartować tutaj. Także jestem szczęśliwy, bo nie każdy ma taką możliwość, żeby dzielić pasję ze swoimi synami. Pierwsze Mistrzostwa Polski Karate Mastersów. Bardzo fajna impreza. My przyjeżdżamy już od lat, jesteśmy z Nysy, z kolegami. Mówię, w kategoriach już to są plus 35 lat, także jest trochę wysiłek, żeby powalczyć. Ale dzisiaj udało się w kumite złoto, w kata drużynowym brąz i indywidualnie brąz, także jestem bardzo zadowolony. Koledzy również, tak na pewno wracamy szczęśliwi do klubu.